Jak jest Mateusz lepszy od potężnego geja? No, tytuł dałem jak na Pudelku, albo jakimś Super Ekspresie czy Fakcie, no ale dałem adnotację, że tam to jest reklama, bo tak, bo to będzie reklama polskiej internetowej gry przeglądarkowej Football Team, a tytuł jest wbrew pozorom zgodny z prawdą, ponieważ ojciec Mateusz i potężny gej to zawodnicy, którzy grają w tę grę i ojciec Mateusz rzeczywiście jest lepszy. A z tą grą chodzi o to, że ja jestem jej ambasadorem, bo znajomi ją odpalili, nową wersję i, no i zapytali, czy nie chciałbym poreklamować, no więc reklamuję. 3000 osób zarejestrowały się używając hasła 8 Liga, kartofliskowego hasła, dziękuję bardzo. No ale sorry, muszę jeszcze bardziej pocisnąć, żeby kolejne osoby doszły, więc stąd to delikatne spamowanie. Potężny gej to zawodnik, jeden z ciekawszych, ojciec Mateusz, ale inni zawodnicy też, zwróciłem uwagę, są ciekawi. Tam gra analna Anastazja, mokra Judyta i jeszcze jest zupełnie innych klimatów. Bardzo ciekawa nazwa użytkownika. Michał Pol jest najpiękniejszy. O, ktoś naprawdę gra pod takim pseudonimem, bo w tej grze chodzi o to, żeby stworzyć właśnie postać zawodnika, którego tam rozwijamy, trenujemy, a potem przyłączamy się do zespołów i gramy mecze. Te zespoły też potrafią się ładnie nazwać. Są oczywiście standardowe, jakieś Milany, Arsenale, czy nawet zespół Kartofliska jest. Ale są bardziej wypierdziaste nazwy. Kto tam jest? Kto tam gra taki? Jest drużyna na przykład o nazwie Nabi Lufę. No my jako Kartofliska ujebaliśmy Lufę. Wygraliśmy z nimi 2-0. Z tego co pamiętam. Jest jeszcze drużyna FC Emigranci z Ugandy. Też nie najgorsza nazwa. Nie wiem co to za ekipa, bo z nimi się nie kontaktowałem, bo ta gra polega głównie na tym, żeby się pomiędzy sobą kontaktować. Każdy zawodnik to jest realna postać, więc są to zwykłe kontakty międzyludzkie. Doprowadzają nawet do zgód pomiędzy drużynami, są zgody i są kosy. Tam była w poprzednim sezonie, była niezła jazda pomiędzy Odrą Opole i Bobrami United. Tak, te kluby się ze sobą pogryzły, Odra Opole i Bobry United. I tam w opisie zespołów nawet jakieś tam obraźliwe obrazki zamieszczali na swój temat. Tak, ale co, o czym ja miałem w ogóle pieprzyć? Ja miałem powiedzieć o tym, że jeżeli ktoś chce zagrać w tą grę, no to tam link będzie pod filmikiem. Jeżeli ktoś się tam zaloguje i nie wie o co chodzi, tak jak ja to miałem za pierwszym razem, zalogowałem się i mówię, ja pierdzielę, przecież ja tego nie ogarnę. A potem ogarnąłem się, w miarę wkręciłem, naprawdę się wkręciłem, gram to codziennie, tak jak kilkanaście tysięcy innych osób. No właśnie dla takich, co to nie potrafią tam się odnaleźć, założyłem kanał z zasadami, gdzie będę wyjaśniał takie pierwsze kroki. Co tam w tej grze trzeba robić? Tam nie będzie nic śmiesznego, tam będzie łupatologia, no. Bo naprawdę tego nie widziałem, ja nie wiedziałem co tam zrobić i podejrzewam, że trochę tych osób, które zarejestrowały się na hasło 8 Liga, też tam weszło i nie wiedziało co czynić. No więc na kanale z zasadami też tam będzie odnośnik w komentarzu, jeżeli ktoś chce posłuchać co tam należy zrobić na samym początku, to zapraszam. No i to by było na tyle. No a reszta może już też dopisać tam, że standardowo, że ta gra to gówno, no. Już tam były takie komentarze, że ta gra to gówno. No nie wiem, sprawdźcie, no. Ja się w to gówno wkręciłem. Nie mam porównania, bo nie grałem w inne gry. W tę gram, bo mnie znajomi poprosili, a jest tam też możliwość zarobku. Na razie to słabo idzie z tym zarobkiem, ale w tę grę naprawdę się wkręciłem. Ale nie mam porównania i nie wiem, czy ona jest lepsza, czy gorsza. No nie wiem, bo nie mam porównania, ale ja w nią gram, jeżeli ktoś chce robić tak samo, no to... To zapraszam. Ale komentarze, że ta gra to gówno, na pewno będą. No. To tyle. Dziękuję.